Według badań firmy Arcadis jakość życia w naszym mieście jest na dobrej 25 pozycji w kraju. Opracowany ranking, zapewniają jego twórcy, powstałby włodarzy poszczególnych miast przekonać i zachęcić do realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Powinien on odbywać się na wszystkich płaszczyznach życia edukacji, nauki, kultury, gospodarki, mieszkalnictwa, infrastruktury, jakości powietrza, zaludnienia. Tego typu rankingi mogą okazać się cennym źródłem informacji dla władz i lokalnego biznesu. Ich myślą przewodnią nie jest wyłanianie elity najlepszych miast, ale wskazywanie możliwości i kierunków rozwoju. Według badaczy, polskie miasta nie rozwijają się równomiernie. Dotyczy to nawet wysoko rozwiniętych i zurbanizowanych liderów rankingów Warszawy, Korunia i Wrocławia. Stolica, najlepsza pod względem społeczeństwa i gospodarki, ma słabo rozwiniętą sferę środowiska. Suwałki znalazły się w środku listy, wśród byłych miast wojewódzkich. Takie miasta jak nasze, Koszalin, Legnica, Siedlce, Tarnów po reformie administracyjnej musiały odnaleźć się na nowo. Jak się okazuje, niektórym z nich udało się to lepiej, innym gorzej. Ranking zamykają miasta, które zostały najbardziej dotknięte przez transformację po 1989 roku. W znacznej mierze są to miasta z obszaru województwa Śląskiego.